Artur Kornik-Sowiński po Gali KSW62. Spodziewałeś się takiego werdyktu? Wiesz co, ja bardzo krytycznie podchodzę do swoich walk i tak, jak raczej wiedziałem, że to pójdzie w stronę Sebastiana. Wiesz, no, jedni mówią tak, jedni tak. Gdybym znokautował, to bym wygrał. Tam siedzi trójka ludzi, wiesz, która ocenia solidnie tą walkę, więc nigdy nie będę miał pretensji do sędziów nocyjnego, jakbym trzy rundy, wiesz, go knockdownował i potem będzie werdykt na niego, ale tak, no to do gratulacji Sebastian, no, wygrał ten bardziej głodny z tą taką większą iskrą zwycięstwa. Byłeś blisko skończenia tej walki w tej pierwszej rundzie, jak myślisz? W pierwszym momencie tak, potem już nie. Artur, bo po tym twoim knockdownie też jakoś nogi ci zostawały, poczułeś ten cios? Jak on mnie, ten, szczerze nie. Tak, nawet czułem, jak już, że lecę, ale to już takie było bardzo skontrolowane. Zresztą udało mi się bardzo, wiesz, szybko wrócić. Znaczy, no, Sebastian też wstał i tam jakoś nie parł do tego parteru. No, wiesz, dużo błędów w tej walce, kurka, no, co wam powiem. A to był taki plan, żeby ten cały pojedynek toczyć w stójce? Nie miałeś tam coś obalić, popróbować grapplingu? No wiesz, błędów było dużo. Inaczej. Walka na pewno widzom się podobała i to mnie cieszy, że wiesz, daliśmy walkę wieczoru. Fajnie, super, bardzo ten. To, że poprowadziłem ten pojedynek głupio, mało agresywnie, nie obalałem i tak dalej. Pewnie większe pretensje miałbym do siebie, może dwa lata temu na pewno bym go inaczej poprowadził. Teraz cieszę się też z tego, że jest fajna walka po trzyrundowej wojnie w stójce. Ja jestem zdrowy, on jest zdrowy, moi bliscy są zdrowi, to jest dla mnie ważne. To, że moje ego się teraz nie uechta tam, wiesz, zwycięstwem, no to już jest drugorzędna sprawa. To co się zmieniło przez te dwa lata? No, może dojrzałem, a może się zestarzałem. Nie każdy sobie sam oceni. Artur, co dalej? Walka na FM nie jest zagrożona? Nie. Jestem zdrowy, tak jak mówię, nic mi nie ma. No ja już w poniedziałek będę normalnie trenował, wyjeżdżam na obóz, gdzie będę też jednym z trenerów. Także no, będzie. Będzie git. Właśnie lecą urywki nasze. Tak, rzucam okiem. No kurde, źle to zrobiłem po tym knockdownie. Mogłem to, trzeba było obejść nogi, a to też. Tyle razy ludzi knockdownuje i za każdym razem wyciągamy wnioski, że najpierw trzeba przejść te nogi, a nie pakować się do gardy i za każdym razem pan Sowiński wchodzi w gardę. No. Tą walkę mogę podsumować trochę jako stary, jak głupi. No. Powtórzę, jak sam pewnie widziałeś w internecie, prowadziłem dosyć spore śledztwo na temat twojego potencjalnego rywala na IFM Show i był to prawdopodobnie Valentin Beniszew. Dziś już wiemy, że on odrzucił walkę bodajże dwa razy. To też czy nie pojawia się taki zawód i jak oceniasz tę jego postawę? Bo jest to zawodnik z całkiem pokaźnym rekordem. 17-0 to już powiedzmy nie są przelewki. Natomiast kiedy zagłębimy się w ten rekord, no, nie ma tam rywala, że tak powiem, twojego kalibru. Kurczę, no jako zawodnik, jako w sumie menadżer też, bardzo mi się nie podoba takie robienie z MMA boksu, tak? Czyli pilnujemy rekordu zawodnika i dajemy mu wiesz, przeciwników, żeby miał pewne zwycięstwo. Trzeba, no nie wiem, ja nigdy rywala sobie nie wybierałem i zawsze akceptowałem pierwszego, którego mi dawali i szczerze ja jestem z tego dumny, bo wiem, że nie każdy tak robi, nie każdy tak robi i bardzo uważam, że to nie jest dobre, jeżeli będziemy nabijać zawodnikom rekordy, tak? No, nie wziął walki jego wybór, wiesz, tam akurat IFM, z tego co wiem, nawet ładną kasę mu oferowało, więc tutaj jest inny rywal, mocniejszy, znacznie mocniejszy, bo chłop, no najmocniejszy Finn, jeden z najmocniejszych tam w tamtym rejonie, był w UFC. Zupełnie inna charakterystyka zawodnika, no trzeba wziąć się za przygotowania i tak, żeby zacząć świętować zwycięstwo za 8 tygodni.
jakby nie patrzeć, życie, walka, oktagon i być może też dla niego UFC zweryfikują wszystko. Zapytam cię jeszcze, bo mówisz tutaj, że być może jesteś już troszeczkę stary, a ja mam na to troszeczkę inny pogląd, ale zapytam cię, co na tej przestrzeni lat zmieniło się w twoim podejściu już przed całą walką? Kiedy wychodzisz do klatki, czy jest nadal taki swego rodzaju stres, czy ty już się czujesz zupełnie luźno, myślisz o tym, co masz wykonać w walce, czy jak to w twojej głowie wygląda w tym jednym momencie? Wiesz, żeby nie było stresu i tego wyrzutu adrenaliny, to szczerze mówiąc, zacząłbym się wtedy stresować, że coś jest nie tak, ponieważ no, ta adrenalina jest nam potrzebna w tej walce i tak dalej, bo ona tak naprawdę powoduje, że no, to nasze ciało potrafi przyjąć więcej, lepiej reagujemy i tak dalej. Do niej oczywiście trzeba się przyzwyczaić, no i te przyzwyczajenie na pewno już jakoś osiągnąłem. Wiesz, no te moje doświadczenie na pewno spowodowało, że trochę inaczej patrzę na walkę. No kiedyś bardzo wyolbrzymiałem zwycięstwa, myślałem, że każde zwycięstwo jest mi niezmiernie potrzebne do życia, jest to priorytet w moim życiu, a porażka spowoduje, że nie wiem, będę musiał szukać innej roboty. Teraz wiem, że to nie zawsze na tym polega. To wiadomo, lepiej wygrywać niż przegrywać, ale jeżeli mam przegrywać i dawać walki wieczoru, jeszcze takie bliskie, to dobra, no to jeżeli mamy przegrywać, to właśnie w ten sposób. No trzeba umieć przyjąć też porażkę na klatę. No kurka, no tego wieczora był Sebastian lepszy, gratuluję. No, pretensje mogę mieć do siebie, a nie tak jak niektórzy mówią, że do sędziów. To ode mnie jeszcze na koniec pytanie. Pojawi się tutaj Ion Surdus, stąd przyszło mi na myśl, czy możesz tutaj zdradzić, co ze zdrowiem Kacpra Koziorzewskiego? Czy tam już jest wszystko w porządku po tym nokaucie? Kacper, widziałem, wstawiał zdjęcie z amfiteatru w Puli i mówił, że jest gotowy. Zatem czy to coś zwiastuje według ciebie? Jakiego zdrowie? Z Kasprem zdrowie naprawdę, powiem tak, ten knockout z Surdu wziął mu mniej zdrowia niż cała walka z Krakusem. Tutaj no, naprawdę bardzo fajnie przyjął ten knockout, jeżeli tak możemy w ogóle mówić o knockoucie, no bo to nigdy nie jest dobre dla zdrowia. No, ale wyglądało to makabrycznie. Ale bardzo, bardzo fajnie do siebie od razu doszedł, ani przez chwilę się nie zapętlał. Ogólnie wszystkie testy i lekarskie, i takie neurologiczne wyszły bardzo pozytywnie, także bardzo się cieszę, że ze zdrowiem Kacpra było natychmiast wszystko ok. No wiadomo, po nokaucie trzeba tam swoje odczekać. Kacper na pewno teraz wróci. Nie powiem na jakiej gali, ale no, już zaczyna treningi. Będzie miał teraz po raz pierwszy chyba, tak, no po raz pierwszy w KSW pełen okres przygotowawczy. No i jaż bardzo cenię Kacpra za to, że na przykład po takim nokaucie, wiesz, że on potrafił wyjść do mediów i normalnie o tym porozmawiać. On jest zawodnikiem też świadomym tego, że ja w jego wieku tego nie odczuwałem, tak? Ja bym nie wyszedł. Znaczy, w życiu nie miałem jeszcze nokautu, ale no nie wyszedłbym, bo bym się przejmował porażką. Bardzo, jak na swój wiek, jest Kacper dojrzały, bardzo mi się to podoba. Jest świadomym zawodnikiem i czeka go duża kariera. My cenimy ciebie właśnie za to, że swoje doświadczenie przekazujesz takim zawodnikom właśnie jak Kacper, jak Weronika Escher i cała stajnia MMA Familia. Zatem z mojej strony to tyle i dziękujemy tobie i wierzymy, że wrócisz i będziesz nas bawił jeszcze nieraz swoimi walkami. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę skorzystać oczywiście z okazji, to słuchajcie, ja bym podziękował sponsorom Provita i BioL Labs. No, to są takie firmy, które, kurczę, bez nich na pewno bym do tej walki nie wyszedł, bo bym się rozpadł. Javi Steel, no i Piotrek, no kurczę, wierzę ci bardzo, dziękuję za wszystko. Potem mamy grupa prace wykończeniowe, bardzo mi pomagają. Bodyshop od zawsze mnie wspiera, Medicana, studio optyczne, no, firma Bushido, no kurczę, to też już lata korzystam z ich sprzętu, za co serdecznie im dziękuję. Kurczę, nie mam pojęcia, o Vigor Point, Lani Cafe, tych firm jest naprawdę mnóstwo, ja tam podziękuję na swoich mediach społecznościowych, tak żeby nikogo nie ominąć. Dziękuję wam, bo dzięki wam no, robię to, co robię i jestem z tego niezmiernie dumny, że mogę robić to, co kocham. No, dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Idę jeść pizzę.